Trzech nierozłącznych kumpli, jak trzy nierozłączne paski na dresie. Spejson, mięśnie. Wojtas, prawo jazdy and bawara. Walo, mózg. Ula, jefe! Elo, Rodriguez, jak tam wszystko gra? Tak, patron. Mieliśmy co prawda w nocy gości dwóch agentów z antynarkotykowego po cywilnemu, ale złapaliśmy ich, zrobiliśmy im kolumbijski krawat z jajec i już raczej się więcej tu nie pojawią. Doskonale. A gdzie El Vojtaso i Spejsonos? Zaraz tu będą. O, w ogóle to już jadą. Hola, El Valo! Hola, jak poszło? Jak miało pójść? Zajebiście! Towar schodzi jak skóra po wczasach w Egipcie! Tam lepiej! No, albo lepiej. Popyt jest taki, że nie nadążamy z produkcją. Nie wiemy, co mamy robić. Tranquilo, mordy! Najpierw przeliczymy forsę. Dawać ją do środka. 67, 72, 78, 80 ileś tam. No niech będzie mniej więcej 100. Kurde, El Valo, my tego przez tydzień nie policzymy. Dobra, będziemy ważyć, żeby było szybciej. Milion dolców waży 20 kilo, kiedyś sprawdzałem. Spejsonos? No? Stawiaj beczkę na wagę. 80 kilo! 20 kilo bańka, czyli 80 to 3 razy 20, czyli w takiej beczce mamy mniej więcej 3 miliony dolców. Proste? No nie wiem, czy takie proste, ja bym na to nie wpadł. Dlatego ja tu jestem szefem. Sporo, kurna, co my zrobimy z taką górą farsy? Jak to co? Zarobimy tyle, że będziemy nią srać, palić w piecu, a za resztę woda dziwki lasery. Dobra, jedziemy na plantację popędzić pracowników. Ukryta na środku pustyni plantacja marihuany o powierzchni 100 milionów hektarów kwadratowych, podlewana wodą z podziemnych źródeł. Zajebiście! Zajebiście? To czekajcie, aż zobaczycie magazyn! Za mną! Laseczki topless. A jak? Tutaj towar jest ważony, porcjowany i pakowany do sprzedaży. Zajebiście, mogę spróbować ci dobry ściągnąć kilka buszków? Oczywiks, mordo, przecież to wszystko nasze. O cholera, strzelają do nas wszyscy na glebę! Kurna, jefe, kto nas atakuje? Policja albo DEA! Zresztą wszystko jedno ognia! Przypał, zaraz się powystrzelamy, tu wszyscy, dobra, stop, 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 zerwać ogień! Co jest? Nie ma sensu walczyć, nie ma sensu się zabijać, co powiecie na łapówkę? No nareszcie, myślałem, że się nigdy nie domyślicie! Proponuję taki układ. Raz w tygodniu dostaniecie worek siana, a w zamian za to nie tylko przymkniecie oko na naszą działalność, ale też zapewnicie nam ochronę. Zgoda? Zgoda, ale jest jedno ale. Jakie? Worek siana. Ale nie raz w tygodniu, a raz w miesiącu. No niech będzie nasza strata. No i to rozumiem! Teraz już nikt na mnie podskoczy! El Valo, jesteś geniuszem! Za to wam płacę! Dobra, trzeba to uczcić! Voila! Szyk! Kupiłeś knajpę? Niektórzy mówią, że żeby napić się piwerka, nie trzeba od razu kupować całego browaru. A ja na to mówię. Biedaki. Pewnie, że kupiłem za mną. Wy zostańcie i pilnujcie na zewnątrz. Había una película de 300 miliardów.
tengo más cerca medio litro es bueno. Tequila, tequila, ¿qué eres para ti? Todos el chicos están vomitando. Nosa, nosa, wciągnęłem kreskę do nosa. La, 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 la. Cio, mordo. Słyszycie strzały? Tranquilo, el walu. Pewnie ktoś chciał wejść w obowie sportowe i go ochrona przegoniła. Co jest, puta uno do stres? Pablo Cieślonar. Co chcesz? To ja się pytam, co robicie na moim terenie? Los Grochos należy do mnie. Raczej Los Dildos. O, ty ognia! Cholera, mają przewagę liczebną. Dobra, nie ma wyjścia. Trzeba czasem poddać wojnę, żeby wygrać bitwę. Odwrót przez okno w kiblu. Uff, udało się. Niezła hacienda, Spejsonos. Gracias, El Voitas. Tu będziemy bezpieczni. Pierdzielony Pablo Cieślonar, musimy coś z nim zrobić. Jak to co? Wiadomo co. Porwiemy, zwiążemy i ciu, kula w łeb. Spejsonos, trafiłeś mnie! Por favor, El Voitasu, to było niechcący. Ja tylko tak zrobiłem. A cabron, pendejo, El Valu, zabierz mu spluwę, bo zaraz nas pozabija. Spokojnie, już, luz, El Voitasu, to był ostatni nabój. Zaraz się zesram z bólu. Tam na końcu korytarzyka masz El Sracho. Nie da rady, za daleko. Zresztą już robię. To przynajmniej zdejmij gacie. A co tu się dzieje? Tranquilo, madre, wszystko jest pod kontrolą. Pablo Cieślonar zapłaci nam za wszystko. Ja ci zaraz zapłacę, a kto mi za dywan zapłaci? Nowiuszki dywan stolcem zasrany. Won, won pijaki z mojego domu. Jasne, tam pojedziemy. Widziałeś, Walu? Ale jaja. No, tylko tak se myślę, że musimy zacząć więcej sprzedawać, a mniej wypalać tego zielska, bo to się w końcu źle skończy. Jak sobie życzysz, El Patron?